Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Karl i zapraszam na kolejną część przygód w grze Wiedźmin 3. Spotykamy się w takim nietypowym miejscu z Lambertem, ale było wiele komentarzy z sugestią, że może byśmy zobaczyli, jak potoczy się opcja, że nasz kolega musi odpracować niepowodzenie, szczególnie, że ta historia będzie miała wtedy jeszcze jakąś kontynuację. Że jeśli Wiedźmin towarzysza na pomoc wezwie, musi swój medalion w ziemi zakopać, fachu się wyrzec i przez rok u starszego we wsi pracować. Możecie go tam od razu odprowadzić. Ło, taki Wiedźmin! To pewnie za dwóch siły ma. Pewnie tak. Bywajcie. I w sumie jest to chyba najlepsze wyjście z całej sytuacji, nie panie Wiedźmin? Nie panie Wiedźmin, no proszę. Dlaczego go z wioski zabierać, jak będzie mógł za młodego się zabrać, wychować, czy co tam, o ile coś tam zmajstrował, no, zobaczymy. W każdym razie, wracamy teraz na naszą normalną linię, znaczy to pozostaje ten wybór, nie? Tylko nasza normalna linia, czyli dalsze wyzwania, a mianowicie spotkanie tu z Kowalem, ponieważ jakimś cudem zbroja Gryfa wygrała z tą azjatycką, więc polećmy ją tam zrobić. Czym mogę służyć? No dobra, panie, rób ten pancerz, tylko dlaczego tak drogo? Tak, bo to jest... Potrzebuję zbroi. Podstawowy problem, potrzebujemy zbroi. O, a nam by się też i miecz cechu wiedźmińskiego przydał, jakby nie patrzeć. No ale dobra, zaczynamy. Po kolei, buty cechu Gryfa. Tak to ma być, tak to ma być. Czyli trzewiki już są. O kurcze, płaty skóry by się przydały. No ale zobaczymy, może nie będzie trzeba do innych rzeczy. Zdobyłeś pierwszy przedmiot będący częścią zestawu wiedźmińskiego rynsztunku. Przedmioty tego typu mogą zostać ulepszone u rzemieślników pod warunkiem, że zdobędziesz ich odpowiedni schemat, więc nie pozbywaj się ich, nawet jeśli znajdziesz coś lepszego. Czyli co, że mamy nie sprzedawać, tak? Coś zrobimy w tym temacie. Dawaj teraz kurteczkę. A czemu ulepszona? Ach, znowu nas na to wzięli. Gdzie jest? Chyba niżej. Jakby nie mogło to być skalowane poziomem, nie? Byłoby łatwiej. Dobra, bierzemy to. Cena 297. Zużyliśmy koszulkę. Teraz będę wiedział przynajmniej na przyszłość, żeby ich nie sprzedawać. Rękawice jeszcze tego cechu. Brakuje składników. Drogie to coś? Kup, 16. Aż 16 za jedno. No ale przynajmniej wykonamy już to. Możemy sobie pozwolić. No. Po to chodzimy do roboty, żeby takie rzeczy móc sobie zakupić. Czego nam jeszcze brakuje? Są spodnie cechu wiedźmińskiego, czy... A są spodnie na dole, ale... A dobra, jest, cech Gryfa. O kurcze, dobra, kup... Przypuszczam, że jakbyśmy coś rozłożyli, to moglibyśmy te skórzane łaty wyciągnąć, ale... Aha, on nie ma więcej kasy. Super, super, kolego, rozbierz na części. Tylko no właśnie, co my mamy rozebrać? Może tutaj z tej skóry wyjdzie wyprawiona skóra? W ogóle na swoje waży. Pokażcie nam skórzane... O, i proszę bardzo, końska skóra razy dwa i już mamy skórzane łaty. I ubierzemy się w całości. W sumie to też by można było usunąć. Rozbierz na części, 13. Jest okej, okay. Jest okej. Okay. Więc możemy wracać i działać dalej w temacie... To by miały być spodnie, tak? Spodnie cechu Gryfa. No i kasa poszła, kurczę. Jeszcze tutaj chyba jakiś dwimeryt, meteoryt, jeden pierun. Wszystko nam uciekło. Zobaczmy, jak się będziemy w tym prezentować. No jeszcze miecze trzeba u kogoś wymienić tylko. Myślałem, że to po jednych pieniądzach to zrobimy, a to nie ma tak dobrze. Ale ładnie, bo te z cechu są takie na zielono oznaczone, nie? No trochę jak ze Skojatel. Kolega teraz się prezentuje, no ale cóż. Widocznie tak miało być. Macie tu po sąsiedzku kogoś, kto miecze wykona? Idę zrzucić. Zrzucić do naszego pudła te stare ubrania, a my chyba skoczymy w takim razie, kto tu miał kowala? Pod Gaję? Nie, Konary. W Konarach był kowal, więc skoczymy sobie tutaj. No i niestety okazuje się, że ten kowal... Skąd srebro macie? Skąd? Kupcy byli na Wrońcach. Koguta i gryfią skórę mnie kosztowało. O matuś, to czy to fortuna? A widziałeś, co się ostało z Wrzosowej? Jak upiory gonu znów zlecą, srebrne groty będą zrychtowane. Bo to ważne, skąd żarcie. Byle w miejsce pełno było. A że trzeba było ścierwo pod Brzezinką zakopać, nie moja wina. Pozachojraczył. No dobrze, panie kowal, pogadajmy, no. Ale z tego, co się zorientowałem, to niestety... Potrafisz wykonać broń według tego schematu?
chyba nie potrafi, tak? To stalowy miecz wiedźmiński, cechu żmii, max, co z tego będzie, więc będziemy musieli trafić po drodze na lepszego kowala. Ten co najwyżej może nam... sprzedać to, naprawić to, co mamy wyposażone. Cena wysoka, niestety, ale cóż zrobić, no, czymś walczyć trzeba, jakoś żyć też trzeba, a jak już jesteśmy tu w okolicy... Bywaj. To Teestanicz podpowiada, że u Keiry można zakupić olej na te potwory, w sensie potwory, na zwierzęta, o tak to się nazywa. Potwory, nie potwory, tak chciałem je tutaj nazwać, ale zwierzęta to chyba lepiej brzmi. No i tak sobie pomyślałem, że skoro u Keiry takie specyfiki są, to może i sam guślarz ma to na sprzedaż, a jeżeli nie, no to chociaż tą amarenkę. No podobno ona w Białym Sadzie występuje, ale jak już dzisiaj wydajemy pieniądze na głupoty, które zarabialiśmy przez wszystkie odcinki. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? To zróbmy też i to. Pokaż swoje towary. Potrzebuję kilku składników do eliksirów. Pokaż, co masz na sprzedaż. A może ma ten olej? Może ma ten olej? A amarenkę ma? Pomniejszy to zobaczę, co tu się kryje u niego. Może tu są te oleje. Biała mewa już mamy. Północny wiatr. No niestety bieda. Same glify runiczne, a tutaj no te receptury mamy. Ale ma amarenę, tak? To i nawet 8 sztuk, tak? Potrzebujemy. Więc bierzemy. Zostawimy cię w spokoju. Nic więcej fajnego nie masz. No. To chyba gdzieś było... Mamy napisane, ile jest u nas? Kurczę, przydałaby się taka informacja, ile mamy w ekwipunku, bo nie wiem, czy mamy, czy nie mamy. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję, guślarz. No trzeba pamiętać, że jak u Keiry będziemy, to aby coś tam na te zwierzęta zakupić. Ale teraz, jak już się tak bawimy w różne opcje... O kurczę, ale może tak. Najpierw na ludzi, jadwisielców i upiorę. Później się okaże, że nam się, no właśnie, kwiatki skończą i tyle, co z tego będzie. Wydamy na głupoty, kurczę, na trupojadę i na wisielców już jest tutaj ulepszony. Może będzie trzeba wrócić jednak do Białego Sadu po te kwiaty, skoro ich tam tyle. No kurczę, bo teraz to aż szkoda nie mieć tego. Odwar z bazyliszka. O świcie i zmierzchu nakłada efekt zwiększający moc losowego znaku. Brzmi nieźle. Z czorta zapewnia całkowitą odporność na efekty zachwiania. To robią nam takie rzeczy? Kurczę, jeszcze jakby te odwary się automatycznie nakładały, to by było coś. Ale jak już tak ulepszamy naszą postać, powoli domykamy stare rzeczy, to może jeszcze domknijmy to, co gdzieś tam wcześniej nam chodziło po głowie, czyli zatrute ostrze. Okej, olej nałożony na ostrze. I tu możemy sobie aż 3 sloty zakupić. Kurczę, kusząca opcja. Patrząc na to, tutaj też są kuszące opcje. Bo już ten jest młyniec, ale nie ma gdzie go zmieścić. Dobra, to młyniec będzie kolejny, a wydaje mi się, że to zatrute ostrze może być spoko rzeczą. Szczególnie jak podniesiemy szansę na 15%. Dopiszemy sobie tutaj jakiś mutagen, dojdzie... To będzie co dopiero 15 poziom. To 16 na mutagen. Chyba, że młyniec zamiast smakosza, bo rzeczywiście po tych ostatnich tu działaniach to już nie jest takie dobre, jak było. No dobrze, panie guślarz, to może, jak już tak biegamy za różnymi sprawami, wrócilibyśmy na moment, to można zrobić tak, do Białego Sadu, nim zaczniemy z misjami. Zobaczymy, czy rzeczywiście tam ta amarena leży po krzakach, ale zobaczyłbym, chociaż chyba kolega nam stroje robił, no, ale zobaczyłbym, czy tutaj nie da czegoś zdziałać z tym wiedźmińskim mieczem. Ech, dawno nas tu nie było, ale jakby nie patrzeć, to chyba odbudowali tę spaloną chatkę. Będziemy mogli pogadać na ten temat, Will? Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? O, jak nowa kuźnia. Jak nowa kuźnia? Świetna! Nilfgaardczycy sprowadzili mi z Mahakamu dwukomorowe miechy i ściągnęli fachurę z wyzimy, który postawił palenisko z cegły i komin. Tylko miejscowi przestali u mnie kupować. Jeżdżą po narzędzia do Kozielic, pół dnia drogi stąd. Mimo, że tamtejszy kowal nawet porządnej motyki nie potrafi wykuć. Ale za to jest człowiekiem, prawda? Uważaj na siebie, Vini. A jeśli wojna tak się potoczy, że Nilfgaard będzie musiał się wycofać z Białego Sadu, odejdź stąd z nimi. Ludzie nie zapomną ci śmierci tamtego chłopaka. Oby posłuchał. Pokaż swoje towary. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Masz coś nowego? To są chyba rzeczy, które my opchnęliśmy. Ale koszulkę sprzedaż nam za cenę zakupu 121. Oszalałeś? Kolega. No i niestety też nie potrafi nic wartościowego zrobić. Nawet chyba jeszcze gorsze niż tamte.
U nas w domu. No cóż, nie można mieć wszystkiego, ale jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju, jak już wróciliśmy do Białego Sadu. Ty ile ty tych masz tu sprzętów? Raz, a gdzie jest drugi? Kurczę, to niby miecz robi, a nie potrafi mieczem, no. Czy zrobić miecza. Chyba brzuch boli. Wgrałem ten patch RT, zoptymalizowany, tak, zgodnie z propozycją, ale no właśnie jest to co wspomniałem wcześniej, no ten obraz tak się bardzo dziwnie zachowuje. Jest tam arena faktycznie, więc no zobaczymy. Może to kwestia chmur, bo one akurat słońce zasłaniają, więc to nie jest dziwne, to jest naturalnie, tak to ma wyglądać. No zobaczymy docelowo, jak wyjdzie. Idziemy do zielarki jeszcze, bo jak rozumiem, zobaczymy, czy twórcy to przewidzieli, ale zakładam, że przewidzieli. O, dobra, droga do zielarki. No to jeżeli tu zajdziemy, to już lęki nie powinno być na miejscu. Czy będziemy w stanie obgadać lękę? No to jest właśnie pytanie. Może coś więcej nam powie, jak to się zakończyło. Bo rozumiem, że jest na miejscu. No nie, to chyba nie jest naturalne zachowanie światła, więc będziemy musieli wrócić do wersji bez patcha. Tak? Tak. O, co się stało z Leną? Mamy to. Co się stało z Leną? Zaczęło jej się polepszać. I wtedy zabrali ją Nilfgaardczycy. Nilfgaardczycy? Czego mogli od nich chcieć? Nie mam pojęcia. A jak wiesz, oni nie mają zwyczaju się tłumaczyć. Z jednej strony fajnie, że był poruszony ten wątek, z drugiej strony no tak dziwnie wyszło, bo Geralt bardzo dobrze wie, dlaczego zabrali ją Nilfgaardczycy. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Masz na... Może ona... Ma coś... Powiedz, że... Biała mewa. Co wy wszyscy te białe mewy macie? Weź nam amarenki trochę, daj jeszcze, bo... Widzieliśmy, że to na każdy krok jest potrzebne. A tanie... Prawie jak barszcz, ale nie wiem, ile u was barszcz kosztuje. Dziękuję. Bywaj. Bywaj. Twoja historia była urzekająca, ale temat już zamknęliśmy. Więc dokończmy te składniki, te przepisy, które gdzieś tam, o właśnie, dałyby nam ulepszony jad wisielców. Na ludzi jak znalazł, na ludzi jak znalazł to. I na trupojady też mamy coś. Teraz tylko znaleźć, o tu znów amarenka się chyba przyda. Znaleźć tylko przeciwko zwierzakom. A co to wy macie? Trawa żubrowa. Rubedo, ty, dziewczyno, trawę żubrałą, nie pytaj na co. Tak? Będziemy łączyć tym spirytusem, czy co tam dostaliśmy? Coś się znajdzie. Ale może ma trawę żubrową, żebyśmy kupili na przyszłość. Tak, akurat 2 sztuki, to czego trzeba. Trawa żubrowa razy 2, tania rzecz. Coś jeszcze tam sproszkowanego takiego było, ale ona chyba tego nie ma. To wydaje mi się, że na czerwono. No mniejsza z tym, jak będzie potrzebne, to znajdziemy. Więc dziękuję, bywaj. Bywaj. A my tym samym spoglądamy na mapę, bo już to chyba w Białym Sadzie, Starym Sadzie więcej ciekawych rzeczy nie znajdziemy. Płotka, jak to tam uciekłaś. Tu chyba też nie było kowala, niestety. No brakuje gościa, który by nam ten miecz wykonał. Ale możemy w końcu zacząć ten odcinek od jakichś działań. Jak już on tak dziwnie wygląda, to może. Plan jest taki, że pójdziemy od tej przystani na północy, czyli startujemy z wsi Jawornik. I te znaki zapytania przez środek przeciągniemy, zobaczymy, co one skrywają za sobą, szczególnie ten ostatni, tak jakby w jakimś bastionie się chował. Po drodze jakieś wioski w ogóle, nas tu nie było, czy tu życia nie ma, że to nieoznaczone, no więc sprawdzimy środek mapy, tak żeby zaliczyć kolejne znaki zapytania, więc przenieśmy się w okolice tych skrzyżowań. No to wracamy. Ostatecznie wywaliłem ten mod na zoptymalizowany ray tracing, bo nie wiedzieć czemu, być może to akurat z moją kartą tak działa, że ten obraz no właśnie ma wiele takich dziwnych artefaktów. Jak jesteśmy na standardowych ustawieniach, działa to dużo lepiej, ale nieistotne. Istotne jest to, z kim się tutaj spotykamy. Dzień dobry, panowie. Nilfgaard? Moment, jak nilfgaardzki dezerter? To ktoś nowy! Jakiś namiot tu jeszcze ma. Skąd taka ładna tarcza? Skąd taki ładny strój? Nigdy się nie nauczycie. Kurczę, to może my błąd popełniliśmy, że tam zapłaciliśmy takie grube pieniądze za niego wcześniej. A wystarczyło od tych tutaj kolegów. Jaką mocno. A no tak, 16 poziom. To wiele tłumaczy. Dawaj nam. Co można było akcji wykorzystać. Ale co tam, będzie na ostatniego. Może tutaj byśmy dostali ten strój, a my tam jakieś kombinacje oprawialiśmy za pieniądze. Ała!
No mam odcinanie kończyn bonusowo odpalone, a tu ktoś jeszcze siedzi niedaleko. Przełączmy się na chlebek. W takim razie, co my tu mamy? Bawełna, ajajaj. Tu coś mamy. Klucz łowców niewolników. Ale szkoda. Myślałem, że zabierzemy im pancerz, a to same jakieś takie głupoty. Chociaż może te miecze warto zebrać, żeby przerobić później na półprodukty. Tak, jakieś sztabki stali. Srebra to oni tu chyba raczej nie mają. A z drugiej strony to dość szybko nas przeciąża. No dobra. Weźmiemy to. Tam ktoś jeszcze jakby sta... O! O! Trzeba było wbijać od razu do nas. Nie wiem, czy ten starczą to jest dobry trop. Poszedł. I ten na akcji. To co, znowu będzie kończący? Było blisko, ale jest zatruty. To chyba sam z siebie już padnie. Umrzesz, tak? Chociaż przyznam, że to zatrucie po olejach nie jest chyba aż tak mocne. Albo jeszcze nie jest tak mocne, jakbyśmy chcieli. Znoszona skóra, to dobrze, bo to na płaty skóry można przerobić. Sznurek też się przyda. Gdzie oni mają tych niewolników? Tutaj trzymają? Halo? Teraz jesteście naszymi niewolnikami, tak? Jakoś tak to działa. Prawo niewolnika, czy jak? Możemy podpalić na chatę? Ktoś tam jakby w środku siedział. No proszę, warto było tu zajrzeć. Chociaż cieszę się. Przystań dwóch sznapsów, okej. Okay. Cieszę się, bo myślałem, że to trochę inaczej to wygląda i dostaniemy zbrojnię nilfgaardzką. A ty kim jesteś? Potrafisz miecze robić? Wyglądasz jakbyś potrafił. Pogadasz z nami? No kowal, idealnie, szukamy kogoś takiego jak ty. Jabłko też weźmiemy, tylko kowal, z jakiej wsi jesteś? Oni wszyscy tacy nierozmowni? Jak ich ratujemy? Może ten tutaj nam pokaże coś. Niewysłany list. Wielce szanowny pan sierżant, wasza łaskawość prosiła o estymację, ile jeszcze chłopów jesteśmy w stanie wam przysposobić do pracy ku chwale Imperium, co też niniejszym czynie. Przede wszystkim w każdej chwili możemy dostarczyć jeszcze paru kmieci z Glińska, ale tam już towar, że tak powiem, przebrany, głównie starcy i dzieci. Jeśli jednak wasza ekscelencja jest zdania, że i tacy prostaczkowie nadadzą się do czego, wyślijcie nam umyślnego i w mniej niż tydzień będą już czekać spętani na transport, niby królicy we wnykach. Rozmówiłem się też z żołnierzami, co wypowiedzieli służbę u barona po tym, jak ten po pijaku jednemu z nich pogrzebaczem oko wyłupił. Rozbili dwa obozy, jeden pod samym kasztelem, a drugi na południowym krańcu Velen. I jak łatwo zgadnąć, szukają sposobu na szybki zarobek. Jeśli tylko wasza łaskawość wyśle kilka koron zaliczki, obiecują wziąć się do pracy z kopyta i spędzą wam najpiękniejsze białogłowy i najsilniejszych... Gdzie są najsilniejsi? Najsilniejszych chłopów z całego Velen, a może i wszystkich królestw północy. 100, 200, ile tylko sobie życzycie. Wasz uniżony sługa. Ty dalej nie będziesz gadał, nie? Może idźmy za nim, doprowadzi nas do domu. Nie złamane wiosło, mieczy nie bierzemy, a złamane wiosło no weźmy. O, możemy pogadać? Panie Kowal. Dzięki, Wiedźminie. Zajdźcie no kiedy do Jawornika, do mojej kuźni. Dam coś w podzięce. No i o to chodziło, czyli wiemy, żeby do wsi Jawornik skoczyć i może on nas poratuje w tej misji, która niezbyt dobrze nam szła do tej pory. Więc dajmy mu chwilę, żeby tam sobie doszedł. No to jest niedaleko, a my zanurkujmy. Serio zanurkujmy, czy to jest jakaś wysepka, bo może lepiej by było wziąć łódkę. No nic, chyba serio, zanurkujmy tutaj, zobaczmy co słychać. W tym czasie kolega, mam nadzieję, że dotrze na miejsce. Łupy wojenne. To tak rozumiem przedsmak Skelliget. Tego, co nas tam czeka. Oby nie. Oby nie. Chociaż zobaczymy. Najwyżej to jakoś na Skelliget dobrze ogarniemy. Żeby wszyscy byli zadowoleni. I utopce, i my z łupów. Zamknięte. O, najgorzej. Dobra, może będzie otwarte jednak. Otwieraj. Geralt. No nie ma czasu na głupoty. W utopce mu się zachciało strzelać, no. Ech. Wiedźminie. Dobra, otwieraj. Księżycowe ostrze i mieczek. Wygląda jak coś przydatnego. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Więcej trupów już tu nie widzieliśmy. Jeszcze zobaczę co pod tą wodą, chociaż zakładam, że standardowo szakłak, tak? A nie, rogatek. To może nam się przyda jeszcze tutaj. I sam rogatek. Wychodzimy na zewnątrz. Mam nadzieję, że kolega w Jawornikach już się odnalazł.
Możemy podejść sobie do jakiegoś znaku, szybko się przenieść, to też da mu trochę czasu. I może coś tam zdziała nam w tym temacie niezrealizowanym. Księżycowe ostrze. No ale to zawsze jakiś pieniądz albo sztaba srebra. Coś tu pomyślimy i w tym temacie. Wieś Jaworniki. Jawornik. No to co? Lecimy tam. No to przyznawać się dobrze, ludzie, gdzie wy kowala macie. Ale to czekaj. To my nie ciebie szukamy. Powiedz, że nie ciebie. Ha! Mój wybawca! Dziękuję za ratunek. No dobra, czyli on nam też nic ciekawego nie zrobi. O, a znasz jakiegoś mistrza? Potrafisz wykonać pancerz według mistrzowskiego schematu? Nie, i nikt tutaj nie potrafi. No, chyba że... jak mu było... Chyba że kto? Był tu taki jeden, Fergus, krasnolud. Chwilę tu nawet pracował razem ze swoją pomocnicą. I co się z nim stało? Byli dobrzy w swoim fachu, to się przenieśli do Wrońców. Przy ludziach barona nie można narzekać na brak zamówień. Znamy go, znamy. Chciałbym, żeby coś dla nas wykonał? Nie, niekoniecznie, ale najpierw niech pokaże towary. Pokaż, co masz na składzie. No właśnie, co tam dzi... O, ale kurczę, wygląda jakbyśmy my mu sprzedali jakieś stare ciuchy kiedyś i on to teraz tu obknął. Kolega, czy my się widzimy tu po raz pierwszy? Ale z drugiej strony, patrząc na Gwinta, to chyba tak. Ja nie pamiętam, jak to się robi. Zapowiedź na małą partyjkę Gwinta. Więc może tak dla przypomnienia, to dawno nie było Gwincika, sobie jedną partyjkę odpalmy. Mówię o jednej, bo widziałem gdzieś tam w zanadrzu jeszcze coś może być ciekawego, ale o ten za moment. Wes, o, podmienimy Wes i Zygfryda też. Kurczę, już nawet nie pamiętam, jakie karty mamy. Żaden manekin na mnie wpadł, on jeszcze potworami gra. No to zobaczymy, co to wymyśli. Masz, buduj potężną talię ze swojej strony. Ciekawe, jak z tymi szpiegami wyjdzie. No jeszcze jakiś manekin nam może wpaść. O, już spasował. O, to daje do myślenia, bo można by było wrzucić na przykład 10 i zakończyć, albo 4, on będzie miał 11 punktów i później 2 6 i wygrać partię. To by było dla nas na rękę. Chyba spoko opcja. O, bardzo dobrze. No i wrzuciłbym 2 6, tylko fajnie jakby to była... No szkoda, ten ostatni rząd, ale to najwyżej medyczka wyciągnie coś z tego ostatniego. Więc idziesz ty na stół i idzie trebusz i zamykamy to. Karta więcej plus wygrana, no idealny układ, tak jak lubię. Jeszcze mamy wzmocnienie tutaj ostatniego rzędu, zapomniałem o tym. No nie poszczęściło mu się, a może jeżeli może wyciągać z cmentarza, to coś z tego będzie. O, mamy manekin. Czy dobrze, niedobrze z tym manekinem? Póki co tak bezpiecznie, zobaczmy, co on jeszcze to wykombinuje. Szkoda, że nie dostaliśmy drugiego chłopaka to do miecza, ale nagrajmy bezpiecznie. Fajnie jakby wyrzucił te wszystkie karty, jakieś tam wiedźmy i tak dalej, które mu wyciągają z ręki inne. A póki co to widzę, że on tak bezpiecznie do nas podchodzi. Chyba że ryzykujemy i spróbujemy wygrać w tej rundzie już. Mamy w sumie wszystkie potrzebne karty do takiej zabawy. Medyczka może jeszcze łuczniku wyciągnąć. No możemy... O, właśnie, o to chodziło, a tylko jedno. No to spoko. Musimy tylko uważać jeszcze na opcję, żeby nas nie straszył pożogą. Tak sobie teraz myślę. Co prawda, no te nas zabezpieczają przed pożogą, ale zobaczmy, co z tego będzie. Możemy jakąś taką... O nie! To nam zepsuł plan idealny. I chyba nie ma co się pchać w to w takim razie. Co najwyżej... O kurczę, bo my nie poprawimy pogody, a ten ostatni rząd jest dla nas ważny. Ale co najwyżej wrzucimy tutaj gościa na pierwszą linię. I tak wyciągniemy od niego trochę kart. Kuroliszek. Aj, szkoda, że czegoś więcej nie wrzucił. Raz. Fajnie by było wyciągnąć od niego jeszcze... Albo dobra, na ryzyko. Zobaczymy, co ta ostatnia runda przyniesie. Wydaje mi się, że będzie ciekawie. Pasujemy. No szkoda, że o jeden punkt. Można by było spokojnie od niego coś jeszcze wyciągnąć. Ale mamy 2 karty przewagi i bardzo mocny ostatni rząd. Jeżeli on nie ma ulewnego deszczu, to powinniśmy coś tutaj ugrać. No nie wylosowało mu znów fajnej karty. O, tego się bałem, że to wyciągnie dużo zbój.
ale nie, tylko jedna dodatkowa karta. Czyli gra na potwora, ale nie ma za dobrych zabawek do tego. No dobra, trebusz raz, żeby nas gdzieś tutaj przed pożogą chronił. Oj, chociaż o wampirach zapomniałem, ale nic więcej nie wyciągnął z nich. Ej, kolego. Z taką talią przychodzisz grać? Jak to tak? Jak to tak? Wyciągamy trebusz. No on nie ma żadnych szpiegów i raczej nie zastosuje niczego takiego, więc my robimy tu szybką podmiankę. I jeszcze jedno, chyba że jakąś pożogą by chciał nas postraszyć. O! Czemu czyste niebo? Kurczę, teraz mnie trochę przestraszył, bo jakby chciał nas pożogą tutaj załatwić. 6. To i tak chyba jeszcze nie wygra, ale na wszelki wypadek przygotujmy sobie tutaj ten rząd słabszy. Niech on wywali wszelkie karty. No bo teraz dla niego pożoga byłaby idealna, ale spasował. No dobra, to nie ma nawet co kombinować. To jednak nie jest gra o złotą kartę, a co najwyżej o złote gacie, nie? Więc kończymy, zobaczymy co od niego dostaniemy i spadamy z tej wsi, bo nic tu dla nas nie ma. Korony jak korony. Wszystko ok? Żywica czy moment? Czemu żywica, a nie karta? To my tutaj takiego gwinta odpaliliśmy, a ty nas z żywicą raczysz? Ech. No właśnie, jak biegłem do znaków za Lipiu, to tutaj też mijaliśmy jakiegoś kowala, więc przenosimy się i zobaczymy, bo może kolega będzie miał kartę do wygrania. I co więcej, może wykona nam mieczek mistrzowski, chodź. Skuteczna broń dla każdego, stalowe miecze, mocne kolczugi dla mężów, kastety dla dam i panien. Coś ty taki blady, Wiedźmin? Potrafisz wykonać mistrzowską broń? Panie, znaczy ja wyglądam jak Hattori. Hattori? No jak to? Nowigradzki mistrz, każdy o nim słyszał. Zresztą ponoć przeszedł na emeryturę, więc nie znam nikogo. Czyli co, nie wykonamy sobie miecza? Pokaż swoje wyroby. No nie pisane nam to dziś. O, ale ma jakieś sekrety, czwarta mapa. Wiedźmin, ale to jaki rynsztunek? Nie wiemy jeszcze. Lekko naddarte notatki o Wiedźminie Elgardzie. Elgarda nie robiliśmy, bo my Jurka tam chyba ogarnęliśmy ostatnio, więc możemy to sobie wziąć. Skeligijski długi miecz, jakby to było nam do szczęścia potrzebne. Więc warto zajrzeć do nich, czy nie mają czasem jakichś fabularnych rzeczy albo fajne siodło. To nie jest fajne. No i przede wszystkim zaglądamy do nich. A może byśmy tak zagrali w Gwinta? O! Nie odmawia. Jeżeli będziemy mogli zagrać też w karty, to niczego mi już nie zabraknie. Szaleństwa nie było, ale kartę mam nadzieję. O, miecz i pierogi, a to kojarzymy, ale to Nowigrad. Nowigrad, nie kolego? Powiedz lepiej, co nam dałeś. Koronę jak koronę. O, i karta zielonych. No dobrze, do zielonych pewnie szybko nie dojdziemy, ale chociaż ktoś, kto zna zasady zabawy, że oddaje się kartę po przegranej, a nie jakieś śmieci, które zalegają na składzie. No i teraz możemy dokończyć naszą misję czterech znaków zapytania. Gorzej, jak tam się zaczyna coś takiego konkretnego. Idę tak, myślę, że a gniazdo potworów załatwimy. Co to jest? To też wygląda jak gniazdo potworów. Ja bym to spalił na wszelki wypadek. Nie przyda się chyba miejscowy. Albo odpali nam się długa misja na długie godziny. Ale one lecą dziwnie. Wiedzą o czymś? Dobra, weźmy wrogę zaskoczenia. To raczej nie będzie... Oj. Nekerki? To może być nawet jakieś gniazdo potworów docelowo. Że też nie możemy sobie odpuścić tej walki, nie? Że Geralt gdzieś to wyciąga ten miecz. Trzeba pokombinować, żeby odczepił się od nich. No ale dobrze. Może lepiej tak. Strzeżony skarb. O. O! Ale my tych, kurczę, drako często tu spotykamy. Też akurat czy widłogon to nie wiem, czy często, ale ogólnie te latające chętnie nam gdzieś tutaj wpadają ostatnio. Ale ty jesteś krwisty? Czekaj! Albo bełtem go. Bełty niepotrzebne. Ty, bo ty nam psujesz obraz, jakbyśmy do wody wchodzili. Mimo, że stópką.
Nawet nie zamoczyliśmy. Widłogon. To nowość jakaś. Bierzemy mózgi potwora, ale przede wszystkim skarb nas interesuje. Ach, kolejny Adak Date. Tych mieczyków to mamy na potęgę. Ale dobra, czyżby kolejny znak zapytania to by była ta wysepka? Nas tam chyba nie było. Spójrzmy na mapę. A może byliśmy? Ale to dziwne, że żadnego znaku by nam nie wstawili. Skoczmy tam. No wydaje się być wyjątkowo kusząca, jakby mogła skrywać sekret, a tam żadnego znaku zapytania nie ma. Nawet nie trzeba daleko płynąć, żeby to załatwić. Halo? Jest tu kto? Albo będzie to kto? Może to jakaś misja, albo wyjątkowe chwasty rosną. O! Grupa dezerterów opuściła Wrońce i rozproszyła się po tych ziemiach, dzieląc się na bandy wyrzutków. Podróżując tędy należy mieć się na baczności. Okej. Okay. No chyba na jedną grupę nawet trafiliśmy, ale... Kurczę, fajna ta wysepka, a z drugiej strony wydaje mi się, że tu coś będzie musiało się dziać takiego... Znaczy, nie pamiętam głównej fabuły, żeby gdzieś się tutaj rozgrywała, ale no znów nie chce mi się wiedzieć, żeby pozostawili taką chatkę. I to wszystko, o co mogliśmy trafić. Cyk. Bierzemy za ster. Chwytaj. I wracamy na nasz szlak. Jeszcze tu wrócimy. Liczyłem może na jakiś znacznik szybkiej podróży czy coś, ale jak nie ma, to nie ma. Lecimy do tej wioski. Ile to jest wioska? O kurczę, tutaj też mieliśmy trafić, ale to trafimy wszędzie. Gdzie nas nie było? Zróbmy tylko. Zatrzymaj płyn szybciej. No a... Z tym pływaniem to trochę jak jazda na płotce. I już mi się przypomniało, że chyba kiedyś to z tych łódek tak trochę jednorazowo korzystaliśmy, że cała naprzód, byle wbić na brzeg i tyle, co nas widzieli. Ale trzeba przyznać, że twórcom to pływanie nawet całkiem nieźle wyszło. Przyjemna sprawa. Tak samo jak jazda na koniu, no to tutaj też tak. Cyk, łódeczka i można zwiedzać świat. Gdyby nie to, że jakieś przeszkody przed nami stoją. No ale to my sobie dobijmy do brzegu. O! Myślałem, że wbijemy się tak na ostro. Dobra, puszczaj ster. Dalej nas nie chcą. No nie pamiętam tej okolicy. O! Panowie, dezerterzy? Ej, ty tam! A może i mieliśmy jakąś misję z bandytami? Patrzcie! Następny klient nam się trafił. Nie zamierzam nic od was kupować. Tak ci się tylko zdaje. Jeśli chcesz, żebyśmy cię przepuścili, musisz zapłacić. A jeśli wam nie zapłacę? To zginiesz! No... Widzicie ten medalion? Nie, w sumie nawet dobrze by było ich usunąć. Nie dam ci ani grosza i przejadę. Pan dezerter, jak rozumiem. Bandyta i to na wczesnym etapie. O, ale bronić się potrafi nawet. Tego jednego tam bokiem zahaczyliśmy. Tyle, co to jest? Co to za stópki? Podejrzana sprawa, ale kończą się tutaj. To co, to panowie tu wydeptali, czy jak? Może będzie jakieś zlecenie na nich, że bandyci przeszkadzają. Gorzej jak to nie był bandyta, tylko przyjąłem, że bandyta, bo tak gra go nazwała, a to jakiś gość, który... Później by się przydał w misji. Albo chodziło o to, żeby podnieść te rzeczy od nich. Może być i tak. To możliwe, że tam dalej jest wiocha dezerterów. Co tam poszukujemy? O, to wyjdzie w praniu. Znów taka klimatyczna osada, jakby pod baby wodne robiona. Ktoś tego broni. Opuszczone miejsce. Możemy tutaj przywrócić życie i gniazdo potworów, czyli gule. Specjalnie nas to nie dziwi. Ciekawe, czy... Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. No to zniszczmy. Tak mnie zastanawiało, czy jakbyśmy go nie zniszczyli, to czy ludzie by wrócili. Patrzcie, kole. Patrzcie, jak wam psujemy gniazdo. Gorzej, że tam jakby wilki jeszcze jakieś biegały. Jak ci ludzie mają tu żyć? Nieźle. Jak... A, dobra, bo on nie ogarnia chyba, bo z jednej strony gule, z drugiej wilki, zwierzęta. Jak to pogodzić? Jak ci ludzie mają tu wrócić żyć normalnie? Już?
75 punktów doświadczenia. Ładnie, ładnie. Ile my tu życia do Welen sprowadzimy? To jest piękne. Nie grasz w Gwinta, nie? Pokaż mi swoje towary. Oni chyba tu stoją tylko po to, żeby im coś sprzedać w przyszłości. Ale jemiołybym wziął, bo wydaje mi się, że ona była istotna w wielu składnikach, a nie wiem ile tej jemioły mamy. Łódko, ile życia? 10. Tylko 10. No dobrze, witajcie. Nie gra w Gwinta. Bywaj. Może jeszcze trochę zabiednie tu na Gwinta, ale to zostały nam dwie sprawy do sprawdzenia. Ta chatka, w sumie jakbyśmy się wybrali tu prosto do tej, no właśnie, to jest osada, żywa, opuszczona, to moglibyśmy przebić się przez tę chatkę, no i później znak zapytania, żeby mieć całość w środkowej części Welen, to warto by było się tutaj wybrać. I nie wiem, czy tu byliśmy, bo z jednej strony nie ma żadnych znaków, a z drugiej, no, nie ma żadnego drogowskazu, żeby się szybko przenieść, a często w tych osadach jednak takie drogowskazy gdzieś się tam przewija. A, no, żeby nie było, że zapomniałem z gniazda coś wziąć. No dobra, ale okazuje się, że parę kroków dalej szykuje nam się długa misja z pewną ciekawą historią, a więc za nią zabierzemy się już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.